Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Obok serca Jezusa cześć odbiera niepokalane serce Maryi. Te dwa serca zawsze biły jednym rytmem. Serce Maryi było bowiem zawsze dostrojone do serca Boga. To miłość sprawia, że dwa kochające się serca biją jednym rytmem. We wspomnienie niepokalanego serca Maryi warto prosić Matkę Jezusa i naszą Matkę, aby nauczyła nas kochać Boga tak, jak ona potrafiła to robić najlepiej na świecie. Ewangelista Łukasz na kilku miejscach zauważa, że Maryja zachowywała i rozważała sprawy Boże w swoim sercu. Serce Maryi jest jak skarbnica, w której Miriam z Nazaretu gromadzi wszystko, co Bóg jej zsyła. Każde słowo, każde natchnienie, wszystkie wydarzenia z jej życia były przez Maryję chowane w skarbcu serca. Czy kształtuje w sobie taką wrażliwość na działanie Boga w moim życiu, jaką miała Maryja? Czy wracam do tych małych i wielkich cudów, jakie Bóg zdziałał w moim życiu? Bóg jest obecny i działa, także tu i teraz. Maryja jest przykładem człowieka całkowicie ukierunkowanego na sprawy Boże, a przy tym bardzo twardo stąpającej po ziemi. Uczmy się od Maryi takiej wrażliwości i ukierunkowania na Boga, nie tracąc jednak gruntu pod nogami. Niech moje i Twoje serce będzie nieustannie wzniesione ku niebu, a ciało troszczy się o to, co potrzebne tu na ziemi.